Żywopłot to najgłośniejsza książka izraelska ostatnich lat. W 2015 roku otrzymała nagrodę Bernsteina, prestiżową nagrodę przyznawaną w dziedzinie literatury pisarzom, którzy nie ukończyli 50 lat. Jej autorka, Dorit Rabinian, urodziła się w Izraelu w rodzinie perskich Żydów. Swoje dzieło pisała przez 6 lat i nigdy nie przypuszczała, że stanie się ono przyczyną społeczno-politycznego skandalu. Otóż jej książkę usunięto z listy lektur szkolnych. Decyzję motywowano tym, iż promuje ona wśród młodzieży arabsko-izraelskie związki. Po licznych protestach ministerstwo wycofało się z tej decyzji. Tłumaczka i artysta poznali się przypadkowo w Nowym Jorku. Pomiędzy nimi rozkwitło płomienne uczucie. Na przekór rodzinom, stereotypom, kulturze. W Nowym Jorku zbudowali swój własny świat. Książka zawiera pewnego rodzaju przesłanie. Dlaczego w XXI wieku musimy słuchać polityków, którzy pokazują i mówią nam, jak mamy żyć? Na uwagę zasługuje piękne wydanie tej książki. Jeżeli akcja książki dzieje się w Nowym Jorku, zapewne jest to most brukliński. Po nim spaceruje para, być może jest to Liat i Hilmi. Autorka nawiązuje do swojego związku z palestyńskim twórcą Hassanem Houryanim i tę książkę dedykuje właśnie jemu. Serdecznie polecam. Zapraszamy do udziału w podkarpackim konkursie Literatura i dzieci – nasze pasje. Tegoroczna tematyka dotyczy hobby, zainteresowań, pasji wśród dzieci. Temat ma uświadomić dzieciom, że prawdziwa pasja nie tylko inspiruje, ale także pomaga żyć, sprawiając, że to, co nas otacza, staje się bogatsze, kolorowe i ciekawsze. Karty zgłoszeń należy złożyć w Tarnobrzeskim Domu Kultury do 16 listopada 2016 roku. Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych z powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego i sandomierskiego do udziału w 14. rejonowym konkursie recytatorskim szkół gimnazjalnych. Po szczegóły konkursów odsyłamy na stronę TDK. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza na cykl pokazów kulinarnych kuchni lasowiackiej, które poprowadzą panie z zespołu Cyganianki. Chłopskie jedzenie oparte było głównie na mące, kaszach, kapuście, rybach i warzywach. Tarnobrzeski Dom Kultury i Filharmonia Narodowa w Warszawie zapraszają na spotkania z muzyką, cykl koncertów edukacyjnych w wykonaniu wybitnych artystów Filharmonii Narodowej, podczas których prezentowana jest muzyka polska oraz innych regionów świata. Najbliższy koncert pozwoli poznać tajemnice kameralistyki, a przed najmłodszą publicznością zagra kwartet smyczkowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza do Galerii Okno, która prezentuje wystawę prac tarnobrzeskich twórców od żółci do szarości. Ekspozycje tworzą obrazy, rysunki, rękodzieła artystyczne, rzeźby i fotografie nawiązujące do pory roku, jaką jest jesień. Jej bogactwo kolorystyczne dla 19 autorów było inspiracją do stworzenia swoich prac. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza na sztukę Karola Wojtyły pod tytułem Brat naszego Boga. To dramat pisany w drugiej połowie lat 50., jednak doczekał się premiery dopiero w grudniu 1980 roku. Był to pierwszy utwór Karola Wojtyły wystawiony w Polsce, mówiący o miłości bliźniego za pośrednictwem sztuki.
Na scenie Domu Kultury w Nowej Dębie zagrają aktorzy z Tarnowskiego Teatru imienia Ludwika Solskiego. Rusza nowy sezon czwartków historycznych w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Prelekcje w nowej serii będą poświęcone czołowym polskim rodom magnackim z uwzględnieniem ich dokonań i zasług dla Polski i jej kultury. Wykłady poprowadzi dr Adam Wójcik, historyk sztuki, założyciel Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, a pierwsze spotkanie nosi tytuł Tarnowscy Herbule Liwa. W zamku w Baranowie Sandomierskim prezentowana jest wystawa z historii fajki 3x3. Eksponaty, w tym kilkaset fajek, zarówno historycznych, jak i współczesnych, cygarniczki, książki, figurki przedstawiające palaczy, reprodukcje i wydawnictwa o tematyce fajczarskiej pochodzą z kolekcji Zbigniewa Bednarczyka, pasjonata, mistrza fajkarskiego i wytwórcy fajek z Przemyśla. Uzupełnieniem wystawy jest ekspozycja izby w huculskim domu, gdzie pokazano sposoby palenia fajki wśród huculów. Zapraszamy zespoły taneczne do udziału w 7. Festiwalu Tańca Powiew. Będzie można zaprezentować dorobek artystyczny zespołu, nawiązać nowe kontakty, wymienić pomysły i doświadczenia w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. I co ważne, wspólnie się bawić. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zaprasza na jesienne wieczory z teatrem. Cykl spotkań potrwa do pierwszych dni grudnia. Grupa Pozytywnie Skopani już 6 listopada prezentować będzie spektakl Next X. Niezależna inicjatywa kulturalna we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Sandomierskie Spotkania z Kulturą. Tym razem wybierzemy się do urzekającego, egzotycznego i zapierającego dech w piersiach Iranu. O swoich wyprawach w rejon Bliskiego Wschodu opowie podróżniczka pani Ewa Bryła. Zbliżają się kolejne spotkania warsztatowe dla wszystkich sympatyków białego śpiewu. Zajęcia, które poprowadzi Aleksandra Członka, wokalistka i instrumentalistka folkowych projektów muzycznych Kipi Kasza oraz Dziadowski Projekt, mają na celu zapoznać uczestników z białym śpiewem oraz z polskimi pieśniami obrzędowymi, weselnymi, okolicznościowymi czy dziadowskimi. Tym razem skupimy się także na Święcie Dziadów, które odbywa się kilka dni później. Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczną podróż do Hiszpanii. Koncert Teresy Caban i Henryka Błażeja. W programie poza koncertem z popularnymi hiszpańskimi klasycznymi utworami pokaz zdjęć z podróży do Hiszpanii oraz pogawędka na temat hiszpańskiej kultury. Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Sandomierskie Centrum Kultury zapraszają na koncert zespołu Pektus jako wydarzenie artystyczne towarzyszące akcji 100% Sandomierza za 50%. Popularny rzeszowski zespół, znany z takich przebojów jak To, co chciałbym Ci dać, Życie na dystans czy Barcelona, wystąpi w Sandomierzu po raz pierwszy.
Zapraszamy na trzecią filmową część niekończących się miłosnych zawirowań w życiu Bridget Jones. Fani na całym świecie czekali na nią lata. Laureaci Oscara, Renée Zellweger i Colin Firth powracają w kontynuacji komicznej komedii o miłosnych i zawodowych przygodach Bridget Jones, autorki najzabawniejszego pamiętnika w historii kina i literatury. Fuck off. Still, not to dwell on the negatives, many positives to note. I'm absolutely loving my new life. Have top job as producer of news program. I'm looking for someone dynamic to lead. Any volunteers? Do you need the bathroom, Bridget? I'm maintaining good relationship with X. How are you? Very well, thanks. How are you? I'm fine. Glass of wine? I have a whiskey, please. Big glass. Double. And my love life is showing signs of improvement. May I? It fits. Aside from one tiny development, I'm pregnant. Everything is completely under control. Sort of. Najmłodszych zapraszamy na komedię animowaną Bociany. Kiedyś Bociany przynosiły dzieci, ale od dłuższego czasu już tego nie robią. Teraz zajmują się dostarczaniem przesyłek dla światowego giganta sprzedaży internetowej cornstore.com. Junior, najlepszy kurier w firmie, spodziewa się awansu. Przypadkowo uruchamia on maszynę produkującą dzieci. W efekcie na świat zupełnie bezprawnie przychodzi śliczna dziewczynka. Junior nie ma wyjścia. Musi podrzucić komuś ten kłopotliwy prezent, zanim szef się zorientuje. Odwieczny wróg. Szkło! Ptaki nie widzą szkła! To mnie odmieniło! Chwila, zrób na miejsce!